Rafał Brzozowski jest obecny w show biznesie od wielu lat, jednak jego kariera zdecydowanie nabrała tempa, gdy Jacek Kurski pełnił funkcję szefa w TVP. To wtedy celebryta otrzymał propozycję prowadzenia teleturnieju Jaka to Melodia, co okazało się jedynie początkiem nowego etapu w jego życiu zawodowym. Brzozowski stał się również twarzą programu The Voice Senior oraz był obecny na licznych imprezach organizowanych przez publicznego nadawcę. Nie dziwi zatem, że zaczęło się pojawiać pytanie, jakie będą jego kolejne kroki. Sam zainteresowany unikał udzielania szczegółowych informacji, choć w przeszłości zazwyczaj natychmiast wypowiadał się, zdementowawszy wszelkie plotki na swój temat. Tak było choćby w sytuacji, gdy pojawiły się doniesienia o rzekomym romansie z Edytą Górniak. W rozmowie z Jastrząb-Post Brzozowski podkreślił, przede wszystkim Edyta jest moją przyjaciółką. Wiele różnych rzeczy jest tu mówionych. Edyta ma swoje wyraźne poglądy, a ja jako jej przyjaciel, ją wspieram. Nie zamierzam polemizować. Ona jest autonomiczną osobą o dużej inteligencji i wrażliwości. Być może ja bym tego nie zrobił, ale jeśli ona zdecydowała się na to, to jej sprawa. Ja ją rozumiem. Znam jej poglądy i wiem, co Edyta chce przekazać. W najnowszym kontekście, gdy niektórzy złośliwie przewidywali jego odejście z TVP, Brzozowski zdecydował się pozostać milczący. Czy ta postawa przyczyniła się do jego zwycięstwa? Zgodnie z doniesieniami Faktu, istnieje szansa, że Rafał Brzozowski będzie jednym z niewielu, którzy pozostaną na Woronicza. Według informacji z tabloidu, podjęto decyzję, że Rafał Brzozowski poprowadzi finał programu Voice Senior, zaplanowany na 17 lutego. Ponadto, prezenter i wokalista obecnie nagrywa nowe odcinki Jaka to Melodia i pozostanie na antenie do kwietnia. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.